co grają Polki i czy bardzo te gry różnią się od tych gier wybieranych przez mężczyzn? Dzisiaj spróbujemy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Będą statystyki, będą specjaliści, będą moi koledzy i koleżanki z redakcji, którzy siedzą w gamingu od wielu, wielu lat. Być może wspólnie razem uda nam się odpowiedzieć na to pytanie. Nie będzie to materiał z moim biadoleniem o tym, że przecież kobiety też grają w gry. No oczywistym jest to, że kobiety też grają w gry. Mamy 2024 rok i tak samo nie wszyscy mężczyźni w gry grają. Zanim zaczęłam przygotowywać się do tego materiału, to wydawało mi się, że to będzie proporcja mniej więcej 70% mężczyzn i 30% kobiet. I znalazłam trochę badań dla Was i zobaczymy, jak to naprawdę wygląda. Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, ile kobiet gra w gry, sięgniemy do badań, a o ich wynikach opowie Wam specjalista. Michał Bobrowski, współzałożyciel inicjatywy Polish Gamers Observatory. Od 10 lat badamy zachowania i preferencje polskich graczy. W ostatniej fali badania Polish Gamers Research realizowanej w 2022 roku 47% kobiet zadeklarowało, że gra w gry wideo. Jeśli spojrzymy na to i na jakich platformach grają kobiety, to warto zwrócić uwagę na kilka istotnych zmiennych, które nastąpiły szczególnie w okresie popandemicznym. O ile w pierwszej fali badania, którą realizowaliśmy w roku 2014, zaledwie 20% kobiet deklarowało granie na konsoli, to 10 lat później ten wskaźnik wzrósł aż do 44%. Najmniej kobiet relatywnie gra na PC-cie, tak więc PC Master Race to jest typowo męska domena. Co się zmieniło? Zmieniły się nawyki, preferencje korzystania właśnie przez kobiety i to, co zauważyliśmy, to właśnie dwie ostatnie fale badania, czyli badanie zrealizowane w roku 2022, jak i 2020, jasno wskazują, że lockdown, że zamknięcie w domu spowodowały, że kobiety być może pod wpływem swoich synów, mężów, partnerów po prostu częściej przekonały się do konsoli. Moje osobiste podejrzenie też wskazuje na konsolę Nintendo Switch, która jest, ma dużo niższy próg wejścia oraz fakt, że portfel gier na Nintendo jest dużo bardziej przyjazny kobietom. Warto podsumować, że zwłaszcza te wyniki badań na konsoli jasno pokazują, że już nie możemy jednoznacznie powiedzieć, że kobiety grają tylko i wyłącznie w Candy Crush Saga na telefonach, bo po prostu odsetek kobiet grających w bardziej rozbudowane, skomplikowane gry, niejednokrotnie również strzelanki, wyraźnie wzrósł przez ostatnią dekadę. Wydawać by się mogło, że mężczyźni spędzają znacznie więcej czasu na grach komputerowych niż kobiety. Czy jest to prawda? W 2014 roku przeprowadzono badania na graczkach i graczach. Okazało się jednak, że różnice nie są takie duże, bo wśród faktycznych graczy kobiety spędzają na grze tygodniowo 18 godzin, a mężczyźni 21 godzin. Także w skali tygodnia nie jest to aż tak duża różnica. Dotarłam także do badań na dzieciach, które grają w gry. I tam te wyniki też są ciekawe, chociaż nie aż tak zaskakujące. Dużo więcej chłopców gra w gry dla dorosłych. Jednocześnie procentowo rodzice częściej zwracają uwagę na PEGI u chłopców. Lecąc dalej, procentowo u chłopców częściej rodzice są niezadowoleni, że ich syn gra w gry. Jeśli chodzi o oglądanie streamów związanych z gamingiem i e-sportem, to chłopcy częściej oglądają streamy z grami, żeby poprawić swoje umiejętności w grze, natomiast dziewczynki częściej dla zabicia czasu bądź też z nudy. Statystycznie chłopcy dwa razy bardziej interesują się e-sportem. Oprócz tego dziewczynki znacząco rzadziej widzą siebie jako twórców gier komputerowych i profesjonalnych e-sportowców. Dodatkowo dziewczynki rzadziej niż chłopcy przeznaczają kieszonkowe na zakup gier, płatności w obrębie gier i abonament do gier. Zrobiłam mały eksperyment i zapytałam nasze community na Discordzie, co według nich najchętniej zagrałaby dorosła statystyczna kobieta. Wyniki nie są zaskakujące. Czy faktycznie najbardziej kobiecą grą są właśnie Simsy? Według badania IQS z 2020 roku Simsy są jednym z trzech najpopularniejszych tytułów wybieranych przez kobiety. Pytanie teraz, jakie są te pozostałe dwa tytuły? I tutaj pewnie się zaskoczycie. Dwie pozostałe gry cieszące się wśród kobiet największą popularnością to gry stereotypowo uznawane za męskie. A są to GTA V i seria FIFA. Trzy zupełnie różne tytuły, ale to też pokazuje, że nie ma jednego typu gier, w które najbardziej lubią grać kobiety. W jakie więc gatunki gier najbardziej lubią grać kobiety w porównaniu do mężczyzn? Mężczyźni najbardziej preferują FPS-y, strategie, RTS-y, moby, sportowe, akcje i bijatyki.
kobiety częściej niż mężczyźni wybierają gry przygodowe, przygodowe akcji, zręcznościowe, platformowe, logiczne i muzyczne. Dodatkowo na pytanie, co jest dla kobiet najważniejsze w grach, 67% z nich odpowiedziało, że fabuła. Zdecydowana większość graczy preferuje także tryb single player, bo jest to 75%, nad multiplayerem 25%. A jak to jest z tą brutalnością w grach? Bo zawsze się mówi, że chłopcy wolą te właśnie bardziej brutalne tytuły, a kobiety spokojne, kolorowe. Ale czy to prawda? Z badań wynika, że brutalność i bezpośrednie starcia mają wśród kobiet bardzo wiele zwolenniczek, bo jest to aż 1/3 kobiet. Haczyk jednak tkwi w tym, że tak samo 1/3 jest zdystansowana wobec tych dynamik. Nie można więc powiedzieć, że kobiety lubią bądź nie lubią tej brutalności w grach, ponieważ statystycznie tyle samo z nich wybierze brutalną grę, jak i nie wybierze. U mężczyzn natomiast to jest troszeczkę przesunięte. To znaczy będzie więcej mężczyzn, którzy preferują gry, w których jest brutalność, jakieś to bezpośrednie starcie, a mniejszej ilości mężczyzn przeszkadza to w grach. Badania na temat różnic między płciami i stereotypami w gamingu wykazały, że aż 79% kobiet woli grać kobiecymi postaciami w grach. Zresztą myślę, że zauważyliście tę tendencję, że coraz więcej gier decyduje się na właśnie żeńską protagonistkę. I myślę, że nie jest to przypadek, ponieważ otwiera nam się całkowicie nowy target. Właściwie nie nam, tylko twórcom gier. Otwiera się nowy target, który mogą po prostu za darmo przygarnąć, tworząc po prostu na przykład damskie postacie. Trafiłam także na przeciekawe badania dotyczące marzeń growych kobiet i mężczyzn. To znaczy, jaką grę sami by stworzyli dla siebie, która byłaby naprawdę idealna. Badania te mogłyby nam pokazać, w jaką grę najchętniej zagrała byłaby statystyczna kobieta. Oczywiście to jest tylko teoria, ale zobaczmy, co wynikło z tych badań. Najczęściej wybieranym gatunkiem, który byłby tą wymarzoną grą, było RPG. Jednak różnice między wyborami kobiet i mężczyzn, jeśli chodzi o gatunki, no były bardzo wyraźne. Przede wszystkim, dosłownie, żadna kobieta nie wybrała RTS-a. Tak samo żadna badana kobieta nie zaprojektowałaby swojej gry jako strategię turową. Jeśli chodzi o wymarzony typ opowieści, to graczki w swoich wyborach nie różniły się znacząco od mężczyzn. Wszyscy gracze najchętniej widzieliby w swoich grach motyw odrodzenia, czyli taki, w którym bohater przechodzi przemiany. Jest to taki typ fabuły, który najczęściej skupia się na protagoniście będącym jednocześnie antybohaterem i na jego odkupieniu, do którego dochodzi w jednym z przełomowych momentów historii. Najczęściej wybieranym typem bohatera był ten wyjęty spod prawa, pragnący dokonać rewolucji, która w jego mniemaniu zmieni świat na lepsze. Drugim typem jest bohater, którego główną motywacją jest udowodnienie światu swojej wartości i odwagi. No i ten bohater, wiecie, dzielnie znosi przeciwności losu i nie poddaje się w dążeniu do celu. Trzeci typ to ten odważny, żądny przygód i uwielbiający wyzwania. Kobiety bardziej niż mężczyźni preferują tą taką głęboką imersję związaną z podróżami i przeżyciami, a dużo mniej niż mężczyźni wolą gry wojenne. Oprócz tego sprawdzano w obrębie, jakiej kultury miałaby się dziać akcja i większość kobiet wybrała na pierwszym miejscu słowiańską, a na drugim, uwaga, japońską. Wymarzona gra kobiet byłaby RPG-iem osadzonym w średniowiecznym fantazy. W historii mielibyśmy motyw odrodzenia, a protagonista, a właściwie protagonistka, byłaby wyjęta spod prawa. Zapytałam koleżanki z redakcji, jaka gra według nich pasowałaby do tych wytycznych. No to zdecydowanie Baldur's Gate 3 albo na przykład Kena Bridge of Spirits. Nie mam gry, która idealnie pasuje do tego opisu, ale niektóre z tych kryteriów mogłaby spełniać na przykład Zelda lub Wiedźmin 3 Dziki Gon oraz Final Fantasy, a także Plague Tale Innocence. Moim zdaniem najbardziej Red Dead Redemption 2. Jak widzicie na wykresach, coraz więcej kobiet gra w gry komputerowe. Na pewno twórcy zdają sobie z tego sprawę, dlatego postanowiłam zapytać jednego z nich, jak to u nich wygląda, czy biorą pod uwagę ten aspekt płci przy tworzeniu gier oraz czy w ogóle jest coś takiego jak gry dla kobiet. Cześć, ja nazywam się Kuba Pacura, pracuję w krakowskim Frozen District. Zrobiliśmy House Sleepera, wydaliśmy The Tenant, zrobiliśmy teraz ostatnio też House Sleepera 2. No i co, ja się zajmuję business developmentem, czyli sprzedażą tego naszego House Sleepera. Ile procentowo kobiet kupuje bądź gra w wasze gry? Jeśli chodzi o House Sleepera, no to jest 70% mężczyzn i 30% kobiet. Jeśli chodzi o The Tenant, to jest 60% mężczyzn, 40% kobiet. Także no więcej kobiet. A wiesz może ile kobiet kupuje gry na PC, a ile na konsolę? Tak, to sprawdziłem dzisiaj jeszcze nawet, udało się. I właśnie jeśli chodzi o konsolę, to tamte statystyki są bardziej zrównoważone. I to jest chyba tak 56% mężczyzn i 44% kobiet, także prawie pół na pół. Czy płeć jest u was znaczącym czynnikiem, jeśli chodzi o target przy tworzeniu gry? I bardziej nie podchodzimy do tego ze względu na płeć, ale bardziej podchodzimy ze względu na archetypy gracza. Czyli
mamy graczy, którzy, nie wiem, są takimi kompresjonistami, tak? Czyli lubią przechodzić zlecenia od początku do końca, lubią tak metodycznie podchodzić do tych swoich zadań. Nie robimy tego ze względu na płeć, ale robimy to pod te archetypy. No a z kolei w tych archetypach, przykładowo takich bardziej designerskich, takich na spokojnie, żeby się zastanowić, jak zrobić ten domek, żeby ładnie wyglądał, to tam zwykle jest więcej kobiet z kolei. Więc może trochę w ten deseń. No a z kolei są na przykład mechaniki typu miotacz ognia, gdzie tam jednak ta mechanika bardziej się podoba mężczyznom. Dlaczego według Ciebie ten podział na grających w Wasze gry nie wynosi 50% kobiet i 50% mężczyzn? No to też się chwilę nad tym zastanawiałem. Myślę, że to jest ze względu po prostu na statystyki Steama. Taki przeciętny gracz Steama to raczej lubi gry trochę takie, jakieś dark fantasy, RPG, może jakieś FPS-y, no i częściej po te gry sięgają faceci. I myślę, że właśnie to jest ze względu na to, że tych kobiet na Steamie jest jeszcze mniej. Wiem, że na przykład no, jeśli chodzi o gry mobilne, no to tam te statystyki są już bardziej 50-50. Czy istnieje według Ciebie coś takiego jak gry tylko dla kobiet lub gry tylko dla mężczyzn? Oczywiście zakładając jakiś margines błędu. No myślę, że nie. Myślę, że deweloperzy też wiedzą, że ten rynek się zmienia, coraz więcej kobiet sięga po gry i chcą, żeby w tych ich grach były aspekty gameplayowe takie bardziej pod może kobiety, które mogą mi się spodobać, takie też dla mężczyzn. Przynajmniej my tak designujemy nasze gry i graczom się to podoba, tak? Więc myślę, że tak typowo nie ma. Można było powiedzieć, że nie wiem, w Simsy bardziej grają kobiety, no ale ja też znam masę mężczyzn, którzy grają w Simsy, więc chyba to by było nieopłacalne dla deweloperów, żeby robić gry tak typowo pod mężczyzn lub typowo pod kobiety. Istnieje także przekonanie, że kobiety bardzo lubią symulatory. Jak się jednak okazuje, wcale nie jest to ich ulubiony gatunek i znajduje się on nisko wśród wyborów graczek. Zapytałam także moje koleżanki z redakcji, w jakie gry faktycznie grają i jakie gry polecają innym kobietom. Jeśli miałabym polecić właśnie innym dziewczynom jakąś fajną grę, to wydaje mi się, że byłoby to z ostatnich gier Stray. Dlatego, że jest to prosta gra w fajnym klimacie. Gramy słodkim oczywiście rudym kotkiem. Gojokocie, oczywiście, czyli Stray. Polecam aktualnie Banishers, ostatnią premierę, niedawną. Jest tam bardzo silna główna bohaterka. Jest taka bardzo sprawcza w tym wszystkim, co robi, więc zdecydowanie tutaj Banishers. I są takie fajne, feministyczne smaczki też czasami wrzucone. Nie tak na siłę, tylko właśnie takie subtelne, więc polecam bardzo. Jaka jest Twoja ulubiona gra? Moja ulubiona gra to Dark Souls. Moja ulubiona gra to w zasadzie nie jest jedna gra, tylko trzy w zasadzie części. Age of Empires uwielbiam, odkąd chyba miałam 12 lat, albo nawet wcześniej. Baldur's Gate 3 od ostatniego roku, cały czas, niezmiennie. Moja ulubiona gra to Hollow Knight. Uwielbiam tą grę po prostu dzięki jej klimatowi, muzyce, grafice i tak samo fabule. Jest po prostu prześwietna i bardzo ją polecam. Jaką grę poleciłbyś innym kobietom? No to jeśli chodzi o to, jakie gry poleciłbym kobietom, jeśli chcą się sprawdzić, czy są takimi zagorzałymi graczkami, to poleciłbym przejście Dark Soulsów 1 za pomocą klawiatury i myszki. A dla tych graczy, które boją się trochę wejść w ten świat, ale chciałyby poznać jakąś taką fajną, dużą produkcję, to polecam Baldur's Gate 3, bo to jest gra, która dużo wybacza i też dużo oferuje w zamian. Jeśli miałbym coś polecić, to może na bazie tego, co ogrywa moja narzeczona, a jeśli tak, to jest to chociażby Stardew Valley, bardzo często, Minecraft, którego zresztą gramy razem, Baldur's Gate 3 w ostatnim czasie, zakochała się absolutnie w wielu możliwościach, jakie daje ta gra, no i tak, najczęściej Heroes of the Storm, które mimo, że jest martwą grą, to nadal warto w nie grać. Jak widzicie, to nie jest tak, że kobiety grają tylko w te Sims, jakieś Animal Crossingi i Minecrafty. Może tu, właśnie tutaj leży ten problem, że kobiety są dużo bardziej zróżnicowane niż mężczyźni. Że jeżeli powiemy o jakiejś grze, w którą mógłby grać statystyczny mężczyzna, to faktycznie może się to zgadzać. U kobiet te wybory są dużo bardziej zróżnicowane. Panowie, jeśli macie w swoim otoczeniu kobiety, które mało grają, mówią, że nie lubią, że nie wiedzą, spróbujcie zaproponować im któryś z tytułów, które podali moi koledzy i moje koleżanki z redakcji, a być może przekonacie się, że gry są także dla waszej ukochanej siostry, córki, mamy i tak dalej. Gry nie kończą się tylko na strzelaniu i robieniu
postaci i domków w Simsach. Mamy tak szeroki wybór, że dla każdego coś dobrego. Drogie panie, nie bójcie się eksperymentować z grami. Jest tak dużo gatunków, że na pewno znajdziecie coś dla siebie. I w tym dniu ode mnie, jak i moich kolegów i koleżanek z redakcji, dla was wszystkich ogromne serduszko. A wy wszyscy dajcie znać w komentarzu, jakie gry polecacie kobietom, w jakie same jako kobiety lubicie grać. No i co? Dziękuję za uwagę.